Śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy to prostrzegają Tatry. Dwa śmiertelne wypadki. 20 turystów poszkodowanych na szlakach. Dwie osoby zginęły na skutek poślizgnięcia na płatach śniegu w rejonach Rysów i na Granatach. Przeprowadzono 13 akcji ratowniczych, a poszkodowanych zostało 20 turystów. To bilans minionej doby na tatrzańskich szlakach. Słoneczna pogoda przyciągnęła w środę w Tatry wielu turystów. Mimo zachęcającej do górskich wędrówek aury, w wyższych partiach Tatr wciąż zalegają duże ilości śniegu, a w wielu miejscach spod śniegu wystają kamienie. Groźne wypadki w Tatrach w środę. Od samego rana nad górami krążył ratowniczy śmigłowiec. Jak poinformował dyżurny ratownik Topr, do groźnych wypadków dochodziło głównie na skutek poślizgnięć na płatach śniegu. Do śmiertelnych wypadków doszło na granatach i w rejonie Rysów. Cztery osoby, w tym 11-letnie dziecko, doznały obrażeń pod szpiglasową przełęczą. W godzinach wieczornych o pomoc ratowników topra poprosiły trzy osoby, które schodząc z doliny pięciu stawów polskich pobłądziły w rejonie włosienicy. Ratownicy topr działania zakończyli przed północą, powiedział w czwartek ratownik dyżurny wymagane odpowiednie przygotowanie jak przypomina TOPR poruszanie się po tatrzańskich szlakach w obecnych warunkach wymaga doświadczenia oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego ekwipunku jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC wraz z umiejętnością posługiwania się tym sprzętem powyżej 1600 n. N. m nad poziomem morza wciąż obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego